Siemano widzowie, witam w kolejnym filmie z Palionowa. Jak widzicie, jestem w tym różowym pomieszczeniu, który mi Dave, że tak powiem, dał, żebym mógł tutaj, prawda, chwilowo zamieszkać. Ale ja nie chcę tu mieszkać, mam... nie chcę tu, po prostu. No, nie powiem, że mam dość tego miejsca, bo po prostu jestem tu od wczoraj. Ale nie chcę tu mieszkać, no jak to wygląda? No przecież ja w takim różowym chacie, to w ogóle nie w moim stylu. Ja muszę wrócić do siebie na chatę, tylko że niestety chwilowo jest niedysponowana, bo X-y totalnie przejęły moją Havirę. Ale słuchajcie, zaraz sobie przyjdziemy, zobaczymy, jak ta chata teraz wygląda, czy w ogóle dalej jest tak fatalnie, jak było, czy nie? Ja nie zabrałem sobie potek na niewidzialność! Ej, dobra, mamy problem. Zapomniałem o tym, że ja tam w Ender Chestie mam te potki. Dobra, ale może Dave ma jakiś... Ma Ender Chest, dobra, tutaj on ma wyżej go. A jest, dobra, okej, ogarniemy to. Dobra, mam. Dobra, mamy potę, wypijemy sobie ją i wejdziemy po prostu na chatę, normalnie, elegancko, jak będzie trzeba. Dobra, słuchajcie, no czy ja coś tu stąd potrzebuję? Chyba nie. Ja ewentualnie zrobię sobie miejsce w ekwipunku, żeby jak najwięcej rzeczy ze sobą zabrać. Jakby tam coś trzeba było stamtąd zabierać jeszcze, więc zróbmy tak. Łuku nie potrzebujemy, strzał nie potrzebujemy, elytry nie pod... Chociaż elytry wezmę, może akurat się przyda, dobra, to zabierzemy. Mam, o nie, ja mam tylko 8 ziemniaków! Dobra, musimy zejść na dół, zabrać więcej ziemniaków. Dobra, tego stolika nie potrzebuję, dobra, git, możemy, że tak powiem, albo wiecie co, ja nie mam żadnych bloków. Bloki, potrzebuję jakieś bloki, żeby się czymś zabunkrować. Dobra, mamy to, możemy zabrać to. Dobra, stolik też zabiorę te stoliki jednak, może się do czegoś przydadzą, dobra. Lecimy zobaczyć, jak wygląda mój dom. Czy dalej jest opanowany przez X-y, czy nie? To się zaraz widzowie okaże. Oczywiście na samym starcie łapka w górę, subskrypcja, żeby być na bieżąco, wbijajcie na kanał Szczypsą Plus, ponieważ tam również fajne odcinki. Dobra, o, dlaczego tu są strzały? To mi się nie podoba. Czy ktoś tutaj bombardował ten? Dobra, musimy uważać na te X-y, bo one tutaj gdzieś łażą po tym palionowie. Nie jest dobrze, aczkolwiek wiem, że u mnie na chacie ich było strasznie dużo. Na szczęście ten most jest rozwalony, to dobra, czekajcie, czy ja nie powinienem tak chodzić w ogóle. Tak bez niczego. W sensie mam zbroję, to akurat jest mega dobra, ale ja nie mam miecza totalnie. Dobra, zobaczmy, jak tutaj się prezentuje moje... O nie, jak mi tam poniszczyły wszystko. Ej, ale nie ma ich. Ej, dobra, ale mi to mega poniszczyły. Nie, no co tu się wyprawia? Jak mi to poniszczyli wszystko? I to jedno wielkie pomieszczenie. Nie, no to jest jakaś tragedia. O, patrzcie, mam jeszcze poty mi się zachowały. Tutaj są potki na niewidzialność. Dobra, ale się wystraszyłem. Co to miało być? Idą za mną, czy nie idą co, za mną? Co, te X-y? Tak. Nie idą. Jest luz. Tutaj ja to zabunkruję, żeby tu nie wbiły. Ja pierdolę, moje nogi. Ej, dobra, ale... Daj mi wodę. Nie mam wody. Po co ci woda w ogóle? Napij się w prawdziwym życiu, napij wody. Ej, no tak, przecież w Minecraftie się nie pije. Lol, no właśnie, ale jak chcesz, to napij się mleka. O, dzięki. Chyba, że nie tolerujesz laktozy. To było dobre. Co tu się stało? Teraz to zauważyłaś? Co się stało? Tak, no X-y mi przejęły całą chatę i mi tak zdemolowały, że to jest głowa mała. Nie. Wszystko jest poniszczone, patrz, tu nawet zejście na dół jest teraz że tak powiem, odpieczętowane. Zniszczyli mi tutaj zbroję, to wszystko, a właśnie, to trzeba naprawić, ja nie mam tego samego bloka, no to kiedy indziej to będę trzeba naprawić. Wiesz co, kurczę, no nie wiem, no najwyżej remont zrobię, nie? Jakoś mi bardzo smutno nie jest tutaj, ten tunel nie jest zakończony. Ja usłyszałam remont. To jest słowo remont? Nie. Świetnie się składa, bo aktualnie... Ty już masz wystarczający remont. Tak się składa, że nazywa się Katarzyna Dowbor i z miłą chęcią wyremontujemy wasz dom. Zapraszam bardzo serdecznie do siebie. Zapraszam. Ja nie potrzebuję pomocy, nie jestem biedny i nie jestem poszkodowany. Znaczy jestem poszkodowany, zapraszam, ale... wyremontujemy wasz dom. Proszę. Tylko czekaj, bo tam są te... Goni się coś. Głupie. A! Nie. O, dlaczego ty mi się pomagasz? No bo ja zostałem w chacie, to ty wybiegłaś stąd jak poparzona. No, ja? No tak, ja chcę wyremontować swój dom. Ale nie twój, ja swój muszę wyremontować. No to ja mówię, że twój dom chcę wyremontować. No to co z tego, że chcesz wyremontować... No i chodź do mnie po jak prostu. Jak X jest pod tobą? Chodź ze mną. Dobra, czekaj, szybko tu. Dobra, szybko, ucieczka. Biegnę. Jestem takim parkurowcem i ja nie mogę widzowie widzieć. Dawaj. Ja nie mogę, jak ja to zrobiłem. A, masz plecy! Goją nas! Kurde, goją mnie! Obrzydliwce! Dobra. Kurde, ja zeszłam na dół z pół serduszkiem. Dobra, to jest jakieś nienormalne, co ty dobra, tu wyprawiasz chodź, w ogóle. Tędy, zapraszam. Gdzie ty chcesz iść? Co to jest? Dobra. Sorry, Emilia, ale musisz zostać zamknięta w więzieniu. Takie prawo dżungli. Dobra, widzowie, jak już mamy problem z głowy, to... Czemu się nie odzywasz? Co jest nie tak? Co poszło nie tak? Dobra, chodź, wypuszczę cię.
Długo jeszcze. Ja nie mogę. Dobra, teraz będziesz udawać pobitą. Dobra, gdzie... Po co my tu przyszliśmy? Kaj, chwilę, no moment, moment. Weź mnie wypuść. Nigdzie się nie trzymam. Czekaj chwilę, czekaj, czekaj, bo ja tu muszę coś posprawdzać. Nie wiem, widzowie, nie wiem, widzowie, po co my tu przyszliśmy w ogóle, nie mam pojęcia. Wracam z powrotem, czekajcie, jak się wracało do domu. Jak, skąd my tu przyszliśmy? Co to są za tunele w ogóle? Jak my tu przyszliśmy? Stąd. O, wychodzę na górę. A, hop, hop. Dobra, są na górze. Dobra, idziesz ze mną, ej, czy ale ty musisz, dalej? Bo ja tutaj coś dla ciebie robię. Dobra, no to co, powiedz nie, mi co, bo ja nie wiem, po co ja tu czekam. No chodź, powiedz mi, podoba ci się coś z tych rzeczy? No mega fajne, może być. Fajne, może być? No, no to super, no. Takie. Ja mam podobne, patrz. No i fajnie, no i właśnie w takim stylu wyremontujemy twój dom. Pasi no ci? I to mi się podoba, to mi się podoba. No i w końcu zaczynamy ale rozmawiać. Ale co ty robisz, gdzie ty idziesz, ale tędy się wchodzi. Ja wchodzę jak wszedłem, nie będziesz mnie tam tyrać po tych korytarzach. Znaczy ja wychodzę jak wszedłem. Jak miałem powiedzieć, dobra. Pierwszy, jestem wyżej. Jestem highest in the room. Tej, oni tu dalej czekają. No nie, no patrz za oknem, co się wyprawia. Widzisz to? O, widzę. Chodź. Cześć. Jak ty cześć do nich? Dobra, idziemy. Trzeba się przyjaźnić z tymi ludźmi. Ja nie wiem, dobra, nie ma jak stąd wyjść. Dobra. No nie, no tu też pilnują. Dobra. Ej, a balkonem przez balkon elytron? Tak robię. Znaczy nie elytron, ale, ale z buta lecę. Dobra. Dobra, tu. I z buta na chatę. Ty masz czas, zanim ja tam dobiegnę z buta, tą elytron dolecieć, bo ja muruję wejście od razu, jak tam dobiegnę. Jesteś gotowa? Co? Nie słyszę cię. Dobra, muruję. No teraz, sorry. Sorry, już. No chodź. No idę, myślę, gdzie ty jesteś? No, przez armię X-ów się przedzieram, no. Dobra, ja już jestem na chacie, ja już tu zaczynam no już. Budować. Dobra, widzowie, słuchajcie, musimy to naprawić. Na szczęście mam sporo tutaj andezytu i tego, więc możemy to szybko zalepić, te dziury. Dobra. O, patrz, przyszedł ktoś do pomocy, ja nie mogę, tak. Ale święto lasu. Przyszłam, jestem. Dobra, czekaj, ja mam cobblestone, to ci będę cobblestone łatać, bo nie mam nic innego. Dobra. Ale świetnie. Ale genialnie. Dobra, ale młyn, co? Ty, ale ja ścian nawet nie zrobię, bo nawet nie mam tego drewna chyba. Ja nie ja wiem, mam. To jest... No to zrób, jak masz. Ale... Okej. Okay. Czekaj, kurczę. A może mam? Ale ci jest drewno, czy co? A, nie mam. Nie mam. Jak jest to? Ale czego nie masz? No drewna tego drewna. Świerkowego, no. No bo to jest wszystko poniszczone. No nie, no przecież to jest tutaj roboty na 3 dni przecież. No przecież to jest wszystko poruinowane. Dobra, ja jeszcze nie sprawdziłem wszystkiego. Czekaj, przejdźmy się po tej okolicy. No jak dobra, to nie tu? Masz? Tu jest git. Tu nie jest poturbowane. Kurczę, zamurowamy tu. No ładne jaja, ty. Co? O nie. Czy oni mi to wszystko wysadzili? To jest rozwałka. Wszystko. Co tu było? Aha, to po prostu tunel do góry. Ja tu miałem... Dobra, no ale to lepiej. Wydrążyli mi dziurę, będę miał większy salon. Ej, dobra, ale tu jest remontu i remontu. Przecież my to będziemy budować 3 dni i 3 noce. Damy radę, wspólnymi siłami to zrobimy. Dobra, to od czego zaczynamy? Czekaj, bo ja muszę to zrobić tak. Tu jeszcze są dziury. Nie mam pojęcia. Tak, okej. Okay. Potrzebuję półpłytki, bo gdzieś były. Nie ma. Okej. Okay. To możemy zrobić, ja mam cobblestone'owe. Kurczę, źle sobie postawię. Masz ten, to ja zrobię andezytowe. Dobra. Aha. Co? No nic, mówię, że nie potrzebujesz. A tu miały być schody. Nie, no, ładne jaja. Dobra, no niesamowite, no nie, no i co ja mam teraz zrobić, Emilia? Co ja mam teraz zrobić z tą moją chatą? Nie mam pojęcia, tak szczerze, ale spokojnie, ogarniemy to, jak mówię, razem, nie pamiętam, jak to było za bardzo. No chyba tak, chyba właśnie nie, tak czekaj, jak... bo to było coś takiego. A może? Możliw. Ty, ale ja nie mam tego smooth sandstone'a, nie? To nie było, albo sandstone. Było, bo ja to robię zgodnie z jakiego smooth sandstone'a, czemu ci jest no tego, tych ścian, no nie mam tego bloku, bo ja go już nie używałem dawno. No tutaj nie. Masz dwa staki, nie mam. Gdzie? No, w skrzynce. No. Dzięki. Dodaj mi. Dzięki. Na pewno coś się jeszcze znajdzie. Co my tutaj jeszcze mamy? Smooth kwarc blok, tak. Tego nie potrzebujemy. Robię tak. I tu, o i tu musi być jeszcze, patrz, tu chodź. Tu musisz postawić te co? Drewno. Drewno? Drewno. Dobra. O, no. Czy to tak wyglądało? Jakoś tak w ogóle nie kojarzę tego. Nie wiem, dziwnie, jakoś tak w ogóle jest nie... A jak sobie, nie... A niesymetrycznie, o.
Ale znaczy, tak to, było. To, znaczy to było tak niesymetrycznie, ale to jakoś tak, kurczę, jakoś dziwnie to wygląda. A może tak to było? Bardzo. Nie wiem, nie pamiętam. Dobra, no już... To tak, może tak to było. Ja też nie wiem, stary. Nie wiem, kurczę, nie pamiętam. Aczkolwiek te schody coś mi tu nie gra z tym. No ale dobra, to nie ważne, to nie ma takiego większego znaczenia. Tu cały ten dach! Nie no dobra, no, to jest tragedia. To czekaj, no, nie. No przestań narzekać, po prostu to rób, okej? Okay? Po prostu ale rób. Ale to wiesz, ile to czasu ja zajmie? Wiem, że rozumiesz, ja wiem, że ci jest ciężko, ale po prostu rób. To robię. Po prostu rób. Dobra, widzowie, czekajcie, my się tym zajmiemy. Trzeba to jakoś naprawić, odbudować to jakoś. I jak uda nam się to jakoś naprawić, to zaraz do was wrócimy i pokażemy, czy coś nam to dało tu, czy nie. Bo na dany moment to wygląda jak jedna wielka rudera. Dobra, widzowie, udało się, ale to była nie droga więcej. Przez mękę, nie? O, czekaj, tu jeszcze widzę, że jest źle zrobione, chyba tak to ma być. A tu ma być to zrobione coś takiego. I tu, o, dobra, tu jest jeszcze błąd i to. Musi być, ja nie mogę, tu jest... No. Nie, git, spokojnie. Tu coś takiego i tu potrzebujemy te popłytki, ja mam już tylko jedną. Masz jakąś popłytkę? Oczywiście, że mam. Czekaj, o. I tu chyba... O, nie wiem nawet co tu. No. I tak do końca. Dobra, jakoś tak to było, widzę. Ja już totalnie nie pamiętam, jak my to mieliśmy zrobione. Ale dobra, nieważne. W każdym razie, dobra, umeblujmy to jakoś. Może tak, ja oddam meblowanie w twoje ręce. Oczywiście, z miłą chęcią, dobra. Masz dar. No. Nie no dobra, tak sobie jest teraz będzie ciężko, coś. W sensie, no kurde, no bo tu jest tak wszystko nasrane za przeproszeniem, ogólnie ja bym stąd usunął, ja bym tutaj zrobił jakieś zejście na dół do tej piwniczki, co tam mam. Tutaj aha, ten donate muszę zniszczyć, bo on jest chyba od początku palionowa już, nie? Prawda, już pozdrawiamy ciebie, Nia. Nia, pozdrawiamy, nie wiem, czy jeszcze oglądasz mnie zawsze. W ogóle. Ale zawsze w serduszku. Albo dobra, zostaw to na razie. Dobra, na razie zostawimy. Dobra, czyli tak. No tak. Co to ci zrobiło? No nie, dobra, to zrobię potem, nie? Najważniejsze jest te meble ale ulokować gdzieś. No dobra, ale ja tutaj muszę wiedzieć, że będzie zejście. A jakby te meble ulokować tu na górze? Tu bym sobie zrobił taki salon. A, my jeszcze nie naprawiliśmy tego, tu, patrz. Tu jeszcze są dziury. No, o tym zapomniałem. Ale dobra, to jestem w stanie szybko zrobić. What? Co tu się dzieje? Jest taki młyn, że głowa okay. Dobra, już robię. Robimy. Czy ja mam gdzieś jeszcze jakieś... O, mam, dobra, masz? Ja skraftowałem, no. Dobra, tak, pyk. Siu. A, ty to... go, a masz jeszcze ten... A, ja mam. Dobra, no to jakoś to wygląda. No to zróbmy chociaż ten pokój. Ten? Niech to będzie moja sypialnia, tak. Tutaj, ten pokój, który jest... Moja sypialnia. To pięknie, dobrze miał zrobić. Miał takie wyjście. Ej, ja ładny mam w ogóle widok z tego balkonu. Co nie? Ej, no ładne, tak. Daj mi jeszcze te bloki, bo tu jeszcze trzeba. Ja dobra, to już daję. Mam tylko 36. Dobra, kurczę, ja potrzebuję 4. Dla ciebie. Dwa, 3, a nawet 3 potrzebuję tylko. Dobra. No, git. Dobra, no i jakbyś zaplanowała moją tutaj, prawda, sypialnię? No dobra, tak. Oczywiście łóżko, mam rozumieć, że kolor pomarańczowy, tak? No, może być. Dlaczego ty mnie celujesz? Nie, ja tutaj sobie muszę, wiesz, czekaj, daj mi na chwilę tej łóżko, bo ja muszę pomyśleć. Ja może dam wszystko, co ja mam. Stoliki? Dobra, ja daję stoliki. No nie, tak dużo stolików! To daję ci stoliki w takim razie i daję ci tą szafkę, którą ja też tutaj mam. Czekaj. Wymyśl coś. No właśnie teraz wymyślam, coś myślałam, żeby tutaj zrobić, wiesz, coś takiego, nie wiem, że... Takie do posiedzenia. Tak, toaletka, tak, poranna toaletka. My sobie możemy razem pogadać tutaj. Będę to robić makijaż. Tak, czy ty co tutaj jeszcze? Planu brak. O! To nie ze szafki. To jak są będę tą górną sprawdzał. No, przecież to nas... Tego nie przemyślałam akurat, ale... Kurde, nie tak to chciałam. Normalnie drabinę tu robimy obok i będę wchodził tak, no. No tak, no. Czekaj, daj mi chwilę. Masz tutaj crafting? No. Świetnie się składa. Czekaj, czy to się tak robi? Tak, to się robi. Dobra, poczekaj chwilę. To. Ale mam, kurde, designerska szafa. No i co teraz powiesz na tą szafę? No i młyn. Ale designerska mocno, szafa. Nie? No, dalej ta jest dziwna szafka, ale no, trudno, ale nie istotne, ważne, że to tutaj dobrze funkcjonuje. I dobra, no nie wiem, czekaj, masz tutaj te swoje stoliki. Ja ci mogę dać też jeszcze, nie wiem. Robię stolik normalnie taki do posiedzenia. Patrz, o kurde. Do obrad. Obrakuje jednego.
No ja nie mam więcej, przepraszam bardzo. Tego mam mało. Co to jest? No czekaj chwilę, mam jeszcze dobra, krótko parę, mówiąc, sam parę będę musiał to jakoś zaplanować, tak? Nie no, czekaj, no przecież razem to wszystko tutaj robimy. Ja po prostu ci daję, żebyś miał też jakieś, wiesz, pole do popisu, nie? Okej. Czekaj, co ja tutaj jeszcze mam? Ej, czy mogę skraftować fajną rzecz? Poczekaj chwilę, coś pokraftuję. Pokraftuj. Niech będzie, czekaj, to się robi to tu. Kurczę, ale ty tego masz dużo! 63? Mam się kielichu. Dlatego właśnie nie stać nas na więcej ciekawszych mebli. Aha. Ale nie przejmuj się tym, spokojnie. Dobra, to jest mega dużo. Nie wiem co to jest. Ale fajnie wygląda. Normalnie, ładuj się do środka. Okej. Można tam wejść? Nie. Jestem za gruba. Szkoda. Szkoda, ale dobra, ale to też jest fajne, ale to też jest spoko, w sensie wiesz, zawsze można, ale coś ale mogło tam być, nawalił tego, tak. Ja taki stolik, jak się kraftuje taki stolik, bo no bo dobra, rozwalam to, to tutaj nie pasuje. Ogólnie to jest tak chaotycznie poustawiane. No ty to tak poustawiałeś, to nie akurat ja. No wiem, ale nie no, ogólnie reszcie też mówię. O. Kurczę, nie wiem czy to tak spoko mi będzie wygląda. Padać na łeb. Nie, nie będzie, dajcie się. Nie będzie. Nie będzie. Nie pada pod skosiem. No właśnie, spokojna głowa, nie? O tej sebeczki dałeś fajnie zrobione, no uważaj, fajnie. Telewizor no też tutaj ale, gdzieś można ale postawić. Jaja, co? Tu telewizor, normalnie na ten stolik, no. Tu sobie zrobię jeszcze stolik, tak? No. Dobra, jakoś, ja muszę nad tym pomyśleć na spokojnie, bo to jest za duży ja błęd. Posiedzieć, tak samo tutaj, tak samo tutaj to wszystko, to jak się nie da na szybko. To trzeba siąść i to trzeba poświęcić na to 3 dni robocze i wtedy może jakoś to wyjdzie, no. Dobra widzowie, no słuchajcie, no mój dom totalnie zniszczony przez X-ów, totalnie mi się to nie podoba, no ale niestety, no tak wygląda sytuacja. Tu też jest coś poniszczone, ale to już chyba Emilia zniszczyła. No nie wiem, już ma za dużo rzeczy w punku i mi się to nie mieści. No tutaj co, wykopałaś ten, ale co ci powiedziałem, żeś przerwała tą... tą tutaj, prawda, to rodeo. Rodeo. Dobra widzowie, no nic, ja muszę to jakoś wszystko naprawić, no to pomieszczenie jest już jakoś naprawione, ale na górze jest dalej. Zbudowałam ci, ja ci zbudowałam, patrz, chodź. Ja ci zbudowałam. Co? O kurczę, o Jezu, dobra, taki młyn. Widzowie, to trzeba, ja będę musiał nad tym jeszcze siąść.